Na którym obrazku prostokąt jest podzielony na pół? Żeby podzielić coś na pół, musimy otrzymać w wyniku podziału dwie identyczne części. Na tym obrazku figura jest podzielona na dwie części, ale nie są one równe nie mają tej samej powierzchni. Ta część ma znacznie większą powierzchnię niż ta. To nie jest podział na pół. Tutaj też mamy podział na dwie części, ale znowu nie są one równe. Ta jest znacznie większa niż ta. Ta figura jest podzielona na równe części, ale nie są to dwie równe części, tylko trzy równe części. To też nie jest podział na pół. Tutaj jest to podział na dwie równe części. Jedna, druga część. I są tej samej wielkości. Mają taką samą powierzchnię. Klikamy to. Fajna zabawa z tymi podziałami. Jedziemy dalej. Na którym obrazku koło podzielone jest na pół? Jeszcze raz. Szukamy. Dwóch równych części. Tutaj, tutaj i tu mamy podział na trzy części. A na tych dwóch te trzy części nie są nawet równe. Tu mamy trzy równe części, więc byłyby to trzecie części koła, a nie drugie. Drugie części koła to dwa równe kawałki. To jest poprawna odpowiedź. Na którym obrazku kwadrat jest podzielony na czwarte części? Czasem mówi się na nie ćwiartki. Ćwiartki albo czwarte części to cztery równe kawałki. Tu mamy dwie równe części. Tu jest jedna część, po prostu jedna całość. To są dwie równe części. Na tym obrazku można też powiedzieć, że ta figura nie jest w ogóle podzielona. To są dwie równe części. Tu mamy cztery równe części. To są zatem czwarte części albo Ćwiartki. Zróbmy jeszcze dwa podobne zadania. Na którym obrazku koło podzielone jest na pół? To koło nie jest podzielone. To jest koło podzielone na trzecie części. Trzy równe części. To jest koło podzielone na dwa kawałki, ale nie są one równe. Nie jest to podział na połówki. Tutaj mamy dwie równe części. To są połowy. Ostatnie zadanie. Na którym obrazku prostokąt podzielony jest na połowy? Cóż. Muszą być dwie równe części. A tu są trzy równe części. Tu też są trzy, ale nawet nie są równe. Tu znowu są trzy równe części, czyli będą to trzecie części. Tak samo jak to są trzecie części. Tutaj w końcu mamy dwie równe części. To są połowy.